Dzień dobry, witajcie kochani ludzie, witajcie słuchacze, oglądacze. Któryś z wierzących mi podesłał wideo, jakąś taką rozmowę, studium biblijne, na temat w jakim przymierzu żyjemy. I to jest fajny przykład bardzo typowego, niesamowicie popularnego błędu myślowego, którym kompletnie owładnięty jest kult chrześcijański. Ja dlatego nie jestem w chrześcijaństwie, bo jest to kult. Słowa chrześcijaństwo nawet w Biblii nie ma. Ale posłuchajcie, o co chodzi, wyjaśnię dokładnie, bo to nie chodzi o to, żeby wymądrzać się, tylko o to, żeby pokazać, w którym momencie ludzie popełniają błąd, żeby to skorygowali i przestali błądzić, tak? Uwaga. Tu koniec cytatu. Na podstawie choćby tych dwóch wierszy. Chodzi o Mateusza, 5 rozdział. Chrystus mówi: nie mniemajcie, że przyszedłem znieść prawo i proroków, nie przyszedłem znieść, ale wypełnić, tak mówi polski przekład, niestety. Wypełnić, bo opowiadam wam, ani jota nie przeminie z prawa i proroków, aż wszystko się spełni, wszystko się stanie. Potem w 19 wersie jest napisane, że kto by wszystkiego uczył i wypełniał, ten będzie nazywany wielkim w Królestwie Bożym. To warto nadmienić. Tak naprawdę słowo plero, które akurat w tym wersecie zostało przetłumaczone jako wypełnić, w innych miejscach Nowego Testamentu zostało przetłumaczone jako krzewić albo głosić pełnię. Paweł apostoł mówi, że aż po Ilirię plerosai głosił pełnię, rozkrzewił Słowo Boże. Krzewić. Tak można również przetłumaczyć słowo plero. I to ma sens, gdyż Chrystus nie przyszedł znieść prawa i proroków, nie przyszedł znieść Tory, ale przyszedł nauczać Tory, krzewić Tory, dać pełne zrozumienie Tory. Oczywiście. Stąd na przykład w Mateusza jest też takie miejsce, które mówi o tym, że co byście chcieli, aby ludzie wam czynili, to i wy im czyńcie. Bo na tym polega prawo i prorocy. Chrystus uczył Torę. On to mówił o tym przykazaniu, o tej nauce Bożej, żeby miłować bliźniego swego jak siebie samego. No to jest żywcem wzięte z 19 rozdziału 3 Księgi Mojżeszowej. Tam jest zawarte to przykazanie, ta instrukcja o wzajemności, żeby czynić innym to, co byś chciał, aby tobie czyniono. Żeby nie zbierać na przykład z pola wszystkich kłosów, żeby zostawić to, co zostało na rżysku, po to, aby biedny czy przechodzeń, ubogi, wdowa, sierota mógł przyjść i też zebrać coś dla siebie. Nie zbierać wszystkich winogron z krzewu, zostawić dla ubogiego, dla obcego, dla przechodnia. Czyli w Bożym umyśle, zamyśle jest ta zasada wzajemności, aby ludzie troszczyli się o siebie nawzajem. I to jest nauczanie Tory. Dlatego to nauczanie nie zostało zniesione. Zresztą początek, trzeci werset 19 rozdziału Leviticus, trzeciej Mojżeszowej, mówi o tym, żeby szanować ojca i matkę, również pamiętać o szabatach Boga, szabatach Stwórcy. Zauważyliście, że w Dekalogu jest taka inwersja. W Dekalogu jest napisane, że pamiętaj o dniu szabatu, ponieważ, czy soboty, ponieważ w 6 dni wszystko stworzyłem, a 7 dnia odpocząłem. Dlatego uświęcił Bóg ten dzień, dlatego macie pamiętać. To są moje święte dni. To jest mój święty dzień, tak? W 3 Mojżeszowej 23 Bóg mówi o innych jego świętych dniach również. No i potem zaraz jest w Dekalogu przykazanie: czci ojca twego, matkę twoją. Zauważyliście, jak szacunek do rodziców jest powiązany z szacunkiem do Boga, jeżeli chodzi o świętowanie jego świętego dnia, który on wyznaczył, oddzielił od reszty dni, tak? Jako pamiątkę dzieła stworzenia. To jak to jest? Czy możemy teraz zapomnieć o tym, że Bóg jest stwórcą, że on w 6 dni wszystko stworzył, uruchomił, puścił w ruch, a 7 dnia tygodnia, czyli w sobotę, odpoczął? Czy możemy po prostu o tym zapomnieć, nie pamiętać, nie wskazywać poprzez akt wiary, bo wiara bez uczynków jest martwa, tak? Akt wiary, że świętujemy sobotę jako dzień święty zgodnie z nauką Biblii, z nauką Pisma Świętego. Nie przeminęły te instrukcje. One nadal są aktualne, nadal
trwają. W Chrystusie winni jesteśmy Bogu Ojcu posłuszeństwo, a nie jakieś kombinacje alpejskie, intelektualne, wiecie, daleko posunięte wywody, aby uniknąć prostego posłuszeństwa czwartemu przykazaniu z Dekalogu Bożego, które mówi: 6 dni będziesz pracował, 7 dnia będziesz odpoczywał. Są twórcy tej wyimaginowanej, iluzorycznej nauki chrześcijańskiej, której w Biblii nie ma w ogóle, bo chrześcijaństwa nie ma w Piśmie Świętym. Twórcy tej iluzorycznej, pseudo-mesjanistycznej nauki dochodzą ostatecznie do wniosku, że mają tak zwany szabat, odpocznienie w Chrystusie. Każdego dnia mają odpoczynek. Nie o tym mówi Biblia. Biblia mówi o tym, że nasze ciało ma być poddane Bogu, ma być Jego świątynią. Mamy ciało nasze złożyć na ofiarę Bogu. Co to znaczy złożyć ciało? To jest fizyczny aspekt naszego życia. 6 dni zasuwam do roboty, 7 dnia odpoczywam, bo jest święty dzień Boga. Dzień zgromadzeń Jego ludu wybranego. Tak? Ale Rzymian 12 mówi wyraźnie o tym, żeby nasze ciała położyć jako ofiarę żywą. Czyli w jaki sposób? Dać wyraz posłuszeństwa Słowu Bożemu, że my zapędzimy nasze ciało do posłuszeństwa temu, co jest napisane. Jeżeli Pismo mówi 6 dni praca, 7 dnia odpoczynek, to nie kombinuję, nie wymyślam jakiegoś alegorycznego szabatu, chodzenia w odpocznieniu w Chrystusie. Tylko jestem posłuszny temu, co jest napisane i moje ciało włączam na luz w sobotę, tak? Bo w sobotę olewam robotę i mam spotkanie z wiernymi Bogu Izraela, z Izraelem Bożym. Sobota jest tym świętym dniem Boga. Tak samo jeżeli świnie ktoś mi ładuje na talerz, to mówię: nie, kolego, moje ciało jest świątynią Ducha Bożego i nie wprowadzaj świni do Bożej świątyni. Ja jestem posłuszny temu, co jest napisane. Ja mam wiarę, która wyraża się również w uczynkach, bo wiara bez uczynków, nie poparta czynami, to jest pustosłowie, jest martwa. Taka wiara nie ma wartości. Prawdziwa wiara wydoskonala się w czynach. W tym, że ty potwierdzasz twoją wiarę, twoje przekonania zmianą stylu życia. I to taką duchowość Bóg wspiera i to właśnie po to Duch Boży jest dany człowiekowi i nowa natura w Mesjaszu hebrajskim. Po to jest ta nowa natura dana od Boga, z Ruach HaKodesh, z Ducha Boga Izraelowego, aby człowiek został uświęcony poprzez posłuszeństwo Słowu Bożemu, a nie po to, żeby kombinował i przewrotnie próbował odsunąć od siebie odpowiedzialność za zmianę stylu życia, za tą konwersję z pogaństwa do biblijnego nauczania Tory Boga Ojca. Z pogaństwa, czyli z chrześcijaństwa, do duchowego Izraela, odrodzonego przez Ducha Bożego, Izraela Chrystusowego. No i teraz sednem tutaj akurat tego błędu, który tu wypatrzyłem, to jest to, posłuchajcie teraz, to będzie mowa o tak zwanym Starym Przymierzu. Tego właśnie ludzie w chrześcijaństwie zupełnie nie rozumieją i błądzą. Posłuchajcie. Słowo Boże nam mówi, że zakon, tu w znaczeniu zakon Mojżesza, czyli prawo Starego Przymierza, jest w mocy, on obowiązuje, prawda? Na ten moment mała uwaga co do tego fragmentu i właściwie co do wszystkich Ewangelii. Nie wiem, ile z Was osób zdaje sobie sprawę, że akcja Ewangelii, wszystkich czterech, dzieje się jeszcze w Starym Przymierzu. No nieprawda. Jest to zwiedzenie, to jest nieprawda. Jeżeli ludzie tak myślą, to ja się nie dziwię, że taki opór jest wśród ludzi uwikłanych w to sektariańskie myślenie chrześcijańskie, jeżeli oni nie rozumieją tak podstawowych rzeczy. Nieprawda. Akcja Ewangelii nie toczy się w Starym Przymierzu, tylko toczy się pod zakonem lewickim, a to nie jest przymierze. To jest w ogóle fenomen. To jest tak ewidentne jest w Exodus. Przymierze synajskie trwało około 40 dni. Po grzechu związanym ze złotym cielcem nie było przymierza. Jaka mowa o Starym Przymierzu? Wy ludzie nie rozumiecie podstawowych praw, podstawowych pojęć. Próbujecie uczyć o prawie Bożym, nie rozumiejąc tego prawa. Nie wiecie nawet, o czym to prawo mówi. Stare Przymierze, czyli Przymierze Synajskie, zostało zakończone w momencie, gdy Izraelici zrobili złotego cielca. Kapota. Wtedy już nie było Przymierza Synajskiego. Przymierze Synajskie zostało zawarte wraz z
kapłaństwem królewskim całego Izraela. Kapłaństwo lewickie nie było kapłaństwem królewskim całego Izraela. No niestety. Niestety, kochani, jesteście w błędzie. Mylicie się, potężnie się mylicie. Lepiej nie uczcie Słowa Bożego. Niech nie każdy z was próbuje być nauczycielem, bo odbierzecie surowszą zapłatę, bo wprowadzacie ludzi w błąd. I te błędy, które głosicie, prowadzą ludzi do notorycznego grzechu przeciwko przykazaniom przymierza wiary. Przymierze wierności było przymierzem synajskim. Tam był inny ołtarz, to nie był lewicki ołtarz. Przymierze synajskie było zawarte jako przymierze całego kapłaństwa, powszechnego królewskiego kapłaństwa całego Izraela. Tam nie było mowy o kapłanach lewitach. Ołtarz również nie był lewicki. Ołtarz był z kupy kamieni albo ze zwału ziemi. Eksodus 20 o tym mówi. I przymierze synajskie nie było zawarte na podstawie lewickiej księgi prawa. Było zawarte na podstawie księgi przymierza. Tego najwyraźniej prelegent tego wideo nie odróżnia, nie rozróżnia pomiędzy jednym a drugim. Więc nie ma kwalifikacji, aby uczyć na ten temat, bo nie ma objawienia od Boga. I dlatego takie zmaganie jest w chrześcijaństwie ze zrozumieniem prostych rzeczy, że jak jesteś odrodzony z ducha, to masz dekalog Boży w sercu. Masz w sercu również świętowanie soboty. To jest nowe przymierze, ono jest opisane w liście do Hebrajczyków, a list Hebrajczyków cytuje z Jeremiasza z 31 rozdziału. O czym tam jest mowa? Że Bóg zawrze nowe przymierze z domem całego, z całym Izraelem. Nie z kościołem chrześcijańskim, z całym Izraelem. Bóg się nie myli. On obiecał nowe przymierze dla całego Izraela. To drzewo oliwne tak zwane. I w ten Izrael, nawracający się z pogaństwa, ma być wszczepiony. I to przymierze polega na tym, że Tora jest włożona do serca człowieka. Tora. To, co było obiektem przymierza synajskiego, a nie zakon lewicki wprowadzony bez ratyfikacji przymierza. To nie było dobrowolne przymierze, zakon systemu lewickiego i księga prawa były dodane, narzucone Izraelowi bez oferty zawarcia przymierza. Tego wy nie rozumiecie, ludzie w chrześcijaństwie niedzielnym. Dlatego będziecie ciągle błądzić, jesteście skazani na błędną interpretację Ewangelii. System lewicki był wynikiem zerwania starego przymierza. To tak zwane stare przymierze. Ciągle mówicie prawo mojżeszowe, mylicie pojęcia i nie wiecie, jak mówicie prawo mojżeszowe, to nie wiadomo, co macie na myśli. Prawdopodobnie macie na myśli księgę prawa wprowadzoną po zerwaniu przymierza synajskiego, która była przekazana przez aniołów do rąk pośrednika. Natomiast Księga Przymierza nie była przekazana przez aniołów do rąk pośrednika, tylko dekalog to Bóg osobiście wygłosił w Eksodus 20 do uszu milionów ludzi, a następnie reszta była podyktowana przez Boga Mojżeszowi i została sporządzona Księga Przymierza. To są Boże słowa, nie jakieś prawo mojżeszowe. Nie bardzo rozumiecie, ludzie, co to znaczy prawo mojżeszowe. Księga prawa wprowadzona po zerwaniu przymierza, po tym grzechu zrobienia złotego cielca, to był system różnych regulacji związanych generalnie z systemem ofiarniczym. I tu często ci ludzie z chrześcijaństwa niedzielnego rzucają argument 613 albo 14 przykazań. Większość tych instrukcji dotyczyła kapłanów lewitów, a nie zwykłego człowieka. Znowu pokazuje ignorancję teologii chrześcijańskiej, brak zrozumienia wewnętrznej struktury Tory. Kiedy Chrystus przyszedł, to przyszedł odnowić przymierze wierności. Nie przyszedł znieść prawa Bożego, ani znieść dekalogu, ani cokolwiek zmienić w dekalogu Bożym. Przyszedł odnowić przymierze wierności, czyli wracamy pod górę Synaj. Z tym, że to przymierze w powszechnym kapłaństwie królewskim, a takie miało miejsce w momencie zawierania przymierza synajskiego, tylko to nowe przymierze, czy odnowione przymierze jest lepsze, dlatego że
przykazania, instrukcje Boże nie są zapisane w Księdze Przymierza, ale są zapisane na tablicach ludzkich serc. Czyli jest ono połączone z przemianą, nadnaturalną przemianą wnętrza człowieka. Ale to nie jest przemiana w kierunku bycia chrześcijaninem w kulcie niedzielnym, który zmaga się z podstawowymi instrukcjami Tory, takimi jak instrukcje dietetyczne albo świętowanie świętych dni Boga. Jak się z tym ludzie zmagają, to znaczy, że tak naprawdę nie mają nowego przymierza, mają jakiś falsyfikat, który się nazywa nowym przymierzem, ale nie jest to coś oparte na dogłębnym zrozumieniu Mojżesza i proroków. A jest bardziej oparte na fałszywym paradygmacie kościoła chrześcijańskiego, którego Bóg Izraela nigdy nie zapowiadał w pismach prorockich. Nigdy. W pismach prorockich jest zero zapowiedzi chrześcijaństwa. Więc ci, którzy żyją w tej świadomości chrześcijaństwa, są zwiedzeni ludzie. Tak jak Jahusza Mesjasz mówił. Wielu przyjdzie, wielu zwiodą w moje imię. I tak jest. I on mówił prawdę. Ja się z nim zgadzam. I zgadzam się z tym też, co powiedział, że pisma nie mogą być naruszone. Pismo nie może być naruszone. W momencie, kiedy zaczynamy mówić o chrześcijaństwie albo kościele chrześcijańskim, naruszamy Pisma Święte. Dlatego, że pismo nie może być naruszone. Tora uczy, Tora Boga Izraela, że nie wolno nic dodawać do jego słów. On nigdy nie obiecał powstania kościoła chrześcijańskiego. Nigdy. To jest diabelska manipulacja w pismach Nowego Testamentu i kościoła, słowa kościół, nie było we wczesnych przekładach reformacji protestanckiej. Nie było ani w przekładzie Williama Tyndale'a, ani w przekładzie Nowego Testamentu Marcina Lutra. Wy ludzie, którzy ciągle używacie terminu kościół, chrześcijaństwo, jesteście w tarapatach. I ja was ostrzegam. To jest głos trąby z Ezechiela 33. Żeby ostrzec was, bo miecz Słowa Bożego jest nad wami. I to jest Słowo Boże, jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Zdolne rozeznać motywy ludzkich serc. I jeżeli macie motyw, żeby swoje ego budować z używaniem Ewangelii i imienia Chrystusa Jezusa, to będzie szybko obnażone i zostaniecie skorygowani. A jeżeli macie motyw, żeby budować Królestwo Boże i wypełniać wolę Boga Ojca, to odsyłam was do Mateusza 7:21. Nie każdy, który mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, który spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu w owym dniu powie mi, Panie, w Twoim imieniu robiliśmy to i owo. Demony wyganiali, prorokowali, cuda, znaki czynili. W imię Jezusa Chrystusa. A wtedy im powiem, Jezus Chrystus im powie, odejdźcie ode mnie precz, wy, którzy dopuszczacie się anomos po grecku, bezprawia. Więc panowie, jeżeli wy nie znacie dobrze i dogłębnie całego Słowa Bożego, bo całe Pismo jest dobre do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, to nie powinniście uczyć na temat Nowego Przymierza. To jest niebezpieczna rzecz. Żeby nauczać Słowa Bożego, trzeba mieć talent w tym kierunku, trzeba mieć powołanie od Boga, trzeba mieć objawienie tych pism, się mocno ich trzymać, żeby nie dać się zwieść. I wiecie, jeżeli w liście do Rzymian, pomyślcie sobie o tym, list do Rzymian mówi, że przez prawo mam poznanie grzechu. Gdyby prawo nie mówiło, że to, to i to jest grzechem, to bym nie wiedział, co jest grzechem. Przez prawo mam poznanie grzechu, zrozumienie grzechu. Więc otwórzcie sobie dekalog Boży, otwórzcie sobie proroków i zobaczycie. Jedzenie wieprzowiny jest grzechem, ignorowanie świętości soboty jest grzechem. Robienie z niedzieli cotygodniowego dnia zgromadzeń jest grzechem przeciwko temu, co Bóg powiedział w III Mojżeszowej w 23 rozdziale. Nazywanie zgromadzenia Eklesia Izrael, Pasis Eklesia Izrael, całego zgromadzenia Bożego, zgromadzenia Izraela, Kościołem jest również grzechem. Nie wolno nic dodawać wam, panowie, do objawienia Słowa Bożego, do tego, co było zawarte u Mojżesza i proroków. Nie wolno, zakaz jest. I to dokładnie wiedział Marcin Luther i William Tyndale, mieli bojaźń Bożą. Dlatego nie wpakowali do Nowego Testamentu Luther 1522, Tyndale 1526. Nie wpakowali tam słowa church, kirche. Tam było kongregatio albo gemeine po niemiecku. Czyli zgromadzenie. Jakie zgromadzenie? Zgromadzenie Izraela oczywiście.
Pozdrawiam 12 zgromadzeń w rozproszeniu. 12 plemion Izraela. 12 pokoleń w rozproszeniu. Zgromadzenia pozdrawia. Apostoł Jakub. Tak zaczyna swój list. Zgromadzenia Izraela. Co to jest? Drzewo oliwne. I w to drzewo oliwne, a nie w choinkę pogańską, wszczepiani są nawracani z pogan. Taka jest prawda. O tym mówi Pismo Święte. Żeby tego nauczać, trzeba mieć poznanie tego słowa. Dlatego, że od dziecka znasz pisma, które mogą cię natknąć mądrością ku zbawieniu w Chrystusie, mówi apostoł Paweł do Tymoteusza. Bo całe pismo jest dobre do wykrywania błędów. Tam oczywiście Paweł pisał do Tymoteusza o pismach starego, tak zwanego Starego Testamentu. Też nazwa wymyślona przez ludzi. Żaden z apostołów nie używał określenia Stary Testament. Stary, ale jary, co? Bo stare to gorsze od nowego. Takie pojęcia, taka frazeologia nie była używana przez apostołów. Oni używali terminu prawo i prorocy, albo Mojżesz i prorocy. Na tym się opierali. Na podstawie Mojżesza i proroków apostoł Paweł głosił Ewangelię. Tak samo Chrystus wykładał uczniom w drodze do Emaus proroctwa na swój temat, na temat Mesjasza, na podstawie Mojżesza i proroków. Więc panowie, jak nie znacie, nie rozumiecie objawienia Izraela Bożego, restauracji Izraela, to co zapowiadał Bóg, co zrobi przez Mesjasza. Zapowiadał restaurację, odnowę Izraela Dawidowego, a nie budowę kościoła chrześcijańskiego. Jeżeli wy tego nie widzicie, to nie bierzcie się za nauczanie Słowa Bożego, bo sobie tylko biedy narobicie. Mnie to tylko zainspirujecie do kolejnych materiałów na ten temat, żeby demaskować, eksponować błędy myślowe ludzi uwikłanych w sekciarstwo chrześcijańskie. No. I żeby podkreślić na koniec, panowie, ja nie jestem chrześcijaninem. Nie jestem. Jezus Chrystus nie był. Apostołowie nie byli. Nikt z nich nie używał takiego określenia w stosunku do siebie. Ja jestem uczniem. Uczniostwo, uczeń, uczniowie ponad 260 razy w polskim przekładzie Biblii Tysiąclecia w Nowym Testamencie. Także jeszcze, a wy macie jeszcze wiele do nauczenia. Jeszcze nie czas, żebyście uczyli innych. Czas, żeby się uczyć i nasłuchiwać i pytać się Boga. Niech każdy będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Nie przeskoczycie tego, panowie. 27 lat w Słowie Bożym, nie przeskoczycie tego. 27 lat, jak Bóg kogoś uczy, to nie da rady, Jest pewien aspekt czasu, wzrostu duchowego. Jesteś młodzieńcem, jesteś najpierw dzieckiem w wierze, potem stajesz się młodzieńcem, potem jesteś ojcem. Napisałem do was dzieci, napisałem do was młodzieńcy, napisałem do was ojcowie. Taka jest fraza w listach, w liście apostoła Jana na przykład. Dlaczego? Bo są pewne etapy wzrostu duchowego. Jak ktoś jest dzieckiem, to nie zostaje od razu nauczycielem, Jak jest młodzieńcem, już okrzep, Słowo Boże jest mocne w nim. Dobrze, może się dzielić, mówić, korygować, ale jeszcze daleko do tego, żeby uczyć. Rzeczy głębokie w Słowie Bożym. To, co ja wam proponuję, żebyście zrozumieli, to zrozumcie jedną rzecz. Nie ma w Biblii Kościoła, nie ma chrześcijaństwa. Jeżeli to zrozumiecie, to już będzie wielki sukces. I zacznijcie na nowo budować zrozumienie Ewangelii wiecznej, które wypływa, jest zawarte w pismach prorockich. I dopiero wtedy dobrze będziecie interpretować pisma Nowego Testamentu, w których nie ma takiego pojęcia jak Kościół, ani chrześcijaństwo. No i to trzeba zrozumieć. Wtedy można dobrze zrozumieć całość Biblii. Inaczej będzie zawsze problem. Zawsze będzie próba połączenia czegoś, czego Bóg nigdy nie zapowiadał, z czymś, co ludzie stworzyli. Czyli z chrześcijaństwem, bo to ludzie wymyślili. To zostało stworzone, wymyślone w Rzymie. No. Halleluja. Niech wam Bóg obficie błogosławi i niech wam otworzy pisma dla was. Tak jak Chrystus to zrobił w umysłach uczniów, że otworzył ich umysły, aby mogli zrozumieć te wszystkie proroctwa z Mojżesza i z proroków, które mówią o Mesjaszu. I serce im płonęło wtedy, pałało. Oby wasze serce też tak płonęło i pałało dla wielkiej misji, wielkiej rzeczy, wielkiej sprawy, którą Bóg zapowiedział, że uczyni przez Mesjasza, a mianowicie odrodzenie zjednoczonego Izraela Dawidowego. Halleluja.
Pozdrawiam cały Izrael, naród wybrany Boży w rozproszeniu i wszystkich kapłanów Boga żywego, kapłanów królewskiego kapłaństwa Melchizedekowego. Halleluja! Niech prawda będzie utwierdzona i objawiona, i prawda będzie zrozumiana przez coraz szersze rzesze ludzi. Halleluja! Do usłyszenia, do zobaczenia w następnych materiałach. Pozdrowienia od Michała.